koniec wakacji dla koszykarzy wrocławskiego Gimbasketu. 6 sierpnia, czyli w poniedziałek, młodzi zawodnicy będą musieli zameldować się na pierwszym treningu. Trener drużyny Robert Kościuk mówi, że to na razie wstęp do ciężkich przygotowań. Chodzi o to, żeby przede wszystkim móc chłopaków przygotować jak najlepiej do obozu. Ta pierwsza część będzie trwała 2 tygodnie tutaj we Wrocławiu, natomiast 21 wyjeżdżamy na obóz przygotowawczy, który pozwoli nam szlifować formę, jednocześnie wejść w trening już czysto koszykarski. Koszykarze nie mieli czasu na długi odpoczynek podczas wakacji, także musieli wykonywać ćwiczenia, by na pierwszych zajęciach nie zaczynać od zera. Także w tym roku treningi zaczynają się odrobinę wcześniej. Co roku rozpoczynamy przygotowania w ten sam sposób, natomiast po raz pierwszy rozpoczynamy tydzień wcześniej, także chcemy, żeby już do tego obozu zawodnicy byli dużo lepiej przygotowani, żebyśmy mogli więcej pracy wykonać na obozie. Jak mówi trener Kościuk, bez ciężkiej pracy nie będzie efektów, dlatego zawodnicy już teraz muszą myśleć o dobrym przygotowaniu do sezonu. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że bez przygotowania fizycznego bardzo trudno jest osiągać cele, które sobie stawiamy. I trudno jest też rozwijać chłopaków, bo wiadomo, że w większości to są młodzi chłopcy, młodzi zawodnicy, którzy chcąc się rozwijać, no muszą też rozwijać te wszystkie swoje cechy motoryczne. Zespół w poprzednich rozgrywkach do końca liczył się w walce o play-off, zabrakło niewiele, teraz cele są bardziej ambitne. No przede wszystkim chcielibyśmy poprawić naszą pozycję w porównaniu z zeszłym sezonem. Cel jest jasny dla wszystkich, chcemy po rundzie zasadniczej być przynajmniej na 6. miejscu, co pozwoli nam po pierwsze grać w playoffach i wypracować sobie taką pozycję, która pozwoli nam nawet myśleć o drugiej rundzie playoff. Na koniec sierpnia i na początku września zespół będzie rozgrywał mecze sparingowe, później już przystąpi do ligowej rywalizacji.